Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 7 czerwiec 2023. Anioł Pański w kaplicy Szpitala Maryjnego. Z nazwy katolicki. Szpital, w którym było wielu świętych. Dziś modlimy się jak nieustannie o przywrócenie mszy świętej trydenckiej na ulicy Wronieckiej do klasztoru dominikanek, do byłego klasztoru dominikanek z 1282 roku, łączony z klasztorem dominikanów z 1282 roku w Oświęcimiu, który uratowała Matka Boska, objawiając się nad kościołem 31 maja 1894 roku, w dniu, kiedy w Rzymie został poświęcony kamień, poświęcony kaplica ku czci Piusa IX, papieża Polaków w Rzymie, króla Polaków w Rzymie, który na audiencji, gdzie przybyło 6 czerwca w 1877 roku polscy pielgrzymi z trzech zaborów, dał jedną radę o cierpliwości, nieustannej modlitwie. Owocem tej audiencji było objawienie się Matki Boskiej w Getrwałdzie 27 czerwca 1877 roku. W tym czasie objawiała się Matka Boska już w Merpingen, Niemczech, na Bawarii. Objawiała się Matka Boska w Belgii. Matka Boża nieustannie nawołuje nas do modlitwy. Tu, w tym kościele, w tym kaplicy, był również ostatni święty fatimski papież, Pius XII. Jako nuncjusz papieski kilkakrotnie był w tej kaplicy. Modlili się tutaj kapłani. Było tutaj 80 sióstr zakonnych, siostry Boromeuszki. Szpital powstał w 1864 roku. W tym szpitalu był apostoł Eucharystii Hermann Cohen, Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu, nawrócony mocą Eucharystii Bad Ems. Za jego przyczyną było odnowienie za moc Eucharystii Bad Ems 8 sierpnia 1847 roku. Uczyniła jego nawrócenie jak nawróceniem świętego Pawła. Dzięki niemu mamy Karmel w Wadowicach, Karmel w Krakowie, odnowę Karmelu we Francji, w Anglii, Karmel Szymona Sztoka w Londynie, który poświęcony został 16 lipca 1866 roku. Był tutaj, było dużo świętych polskich kapłanów, 9 kapłanów z Dachau, którzy byli wśród 60 kapłanów przybyłych do Hamburga dla Polonii w Hamburgu. Bo to jest miasto Matki Boskiej, miasto, gdzie byli polscy królowie. Miasto, które było bombardowane, niszczone wielokrotnie, w tym najtrudniejsza akcja Gomora. To ten kościół uratowała Matka Boska. Lotnicy angielscy widzieli mur i Matkę Boską. Nie potrafili zbombardować tego szpitala, ale w tym tutaj modlili się na różańcu pacjenci. Protestant namalował obraz Matki Boskiej. Przy tym obrazie się modlili. Po wojnie 9 sierpnia w 1950 roku przybyli parafianie z kościoła Dobrego Pasterza z Vincennes de Loue, gdzie był ten obraz. Pobłogosławił obraz Matki Boskiej Pius XII, który był tutaj w tym szpitalu. Także dzisiaj jesteśmy złączeni z milionami. Z milionami, którzy są w niebie i na ziemi. Ksiądz Michał Woźnicki jest wysłannikiem Matki Boskiej. To wiem, bo wysłali mnie do niego kapłani.
ani z Dachau. Byłam w Dachau w obozie wielokrotnie. Brałam ziemię dla parafii świętego Piotra i Pawła w Pędzicach. Naszego księdza, błogosławionego księdza Michała Woźniaka. Było to 7 grudnia 2016 roku. Boża opatrzność serca Jezusowego pozwoliła mi bywać wielokrotnie. Pierwszy raz byłam w Dachau 7 lutego w 2006 roku, w rocznicę urodzin księdza Józefa Woźniaka. Ksiądz Józef Woźniak urodził się w Hamburgu 7 lutego w 2013 roku. Został kapłanem 3 czerwca w 1939 roku, pierwsza placówka owińska, skąd z księdzem Feliksem Bodzianowskim został wywieziony do Dachau. W Dachau przeżył do 1945 roku. Po wojnie w 1945 roku został tutaj kapelanem tej kaplicy, 4 szpitali i 6 obozów. Wyjeżdżając do Polski 8 września w 1946 roku, kiedy na Jasnej Górze kardynał Chlądz zawierzył całą Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi, mówił, że niezwykła była ujemna rola Anglików, którzy skazywali Polaków na karę śmierci, bo przyjęli Hamburg bez przelewu krwi, ale w tym czasie bombardowali statki z więźniami, obozy koncentracyjne. Wszystko to organizował Wyszyński z Moskwy i z Berlina, Bierut, Stalin. Wszystko było dobrze zorganizowane według projektu 527 lat i obozy były godzina zero na ratuszu, przejęcie miasta. W tym czasie ginęło 24 Polaków z pierwszego transportu z Auschwitz, Neustadt. Więźniowie Stutthofu, więźniowie Neuen Dame. Likwidacja ludzi w dniu, kiedy 3 maja w 1945 roku biskup Gawlina spotkał się w pozie 1720 warszawianek i tego dnia w obozie Dachau nasz ksiądz Franciszek Cegiełka, palotyn, którego wielokrotnie uratowała Matka Święta Faustyna, prowadził modlitwy transmitowane do Londynu. Także dzisiaj zapraszamy również księdza biskupa, arcybiskupa Majdańskiego, więźnia Dachau, którego poznałam przez Ludwika Martin w 111 rocznicę wejścia do nieba. Świętego Ludwika Martin był wyświęcony 29 lipca w 1945 roku w Paryżu wśród 111 kapłanów. Tu, gdy miałam operację, modlił się za mnie 14 sierpnia 2004 roku. 2006 roku. Jezu, ufam Tobie. Wszyscy święci, święty Boże, święty papieżu Benedykcie V, ostatni papieżu Piusie XII, polski papieżu Piusie X, wszyscy święci męczennicy, dzisiaj wspólnie rocznica beatyfikacji Frelichowskiego, podczas której w Toruniu rozdałam 300 cudownych medalików, 400 cudownych medalików wśród policji. Jest również dzisiaj 44. rocznica mszy świętej w Oświęcimiu przez Jana Pawła II, gdzie powołuje się na swoich papieży. Papieża świętego Pawła VI, którego metryki chrztu nie można znaleźć, świętego Jana XXIII,
papieża, który był w Polsce już przygotowany w 1912 roku. Znali oni dobrze księdza Jana Świerca, który został jako proboszcz Karola Wojtyły. Został zlikwidowany 27 czerwca w 1941 roku w Oświęcimiu. Był kapelanem kaplicy poświęconej 23 maja 1916 roku w obozie dla uchodźców, 90 baraków. Aresztowany 23 maja w 1941 roku 12 salezjanów. Dlatego też 23 maja w 1949 roku w Bonn powstały nowe Niemcy. Nie niemieckie. Przejęte jest dzisiaj wszystko. Dlatego Matko Boża, Ty wszystko wiesz, wszystko widzisz. Były tutaj miliony. Z nimi się modlimy. I z kapłanami, z biskupem Neuhäuslerem, więźniem Dachau. Umieszczono go w tego samego dnia, co w Hamburgu został zlikwidowany biskup wietnamski. To tak jak jego arcybiskup Julian Nowowiejski z Płocka został zlikwidowany w przerażający sposób 28 maja w 1941 roku, kiedy do Dachau, do obozu koncentracyjnego Oświęcim przywieziono 303 Polaków razem ze świętym Maksymilianem Kolbe. Święty Maksymilianie Kolbe, wspomagaj nas w tej walce. Święty Maksymilianie Kolbe, który zaprowadziłeś mi po ingresie do arcybiskupa Wilgusa, z którym łączy nas również 10 czerwiec 62 rok, kiedy miałam pierwszą komunię w kościele świętego Michała Archanioła na Oksywiu Fundacji Prababci Polskiej Królowej Małgorzaty Brandenburskiej. I tego dnia w Lublinie, tam gdzie teraz mieszka, w rezydencji parafii świętej rodziny w pracy Jana Pawła II, miał święcenie kapłańskie arcybiskup, którego spotkałam 8 stycznia 2007 roku za przyczyną świętego Maksymiliana Kolbe. Bóg wszystko widzi. Matko Boża też. I tutaj w tej kaplicy Boże Opatrzność sprawiła, że mogłam się połączyć z Gruniecką. To znaczy, że mogłam się połączyć z pracą zmartwychwstania. Jeden. Baranowie, z naszym księdzem Woźnickim, którego postawa, którego wysłali mnie męczennicy do niego. Pierwszy raz byłam na Gronieckiej 8 maja 2019 roku w drodze do Tulec, gdzie 1 kwietnia 2007 roku znalazłam książkę Człowiek poza nawiasem księdza Frankiewicza, który opisuje prawdę. Opisuje również apel. Najważniejszy apel stulecia 17 września 1941 roku, kiedy zgromadzono 800 kapłanów razem z biskupem Kozalem i powiedziano, że gdy się przyznają, że są Niemcami, mogą opuścić obóz. Nikt się nie ruszy. Ale w tym czasie już od 11 lipca 1941 roku w pojedynczej celi w Dachau umieszczono biskupa Neuhäuslera, który urodził się przy Dachau. Urodził się tam 27 przy Eisenhofen, przy Bazylice Świętego Piotra i Pawła, którą odnowił swoim ślubem w 1955 roku. Urodził się 27 stycznia w 1888 roku. Swoje 37 urodziny 27 stycznia w 1945 roku spędził w Dachau. Otrzymał od swoich współwięźniów piękne życzenia urodzinowe. Tego dnia podobno jest data umowna na założenie, na wyzwolenie Oświęcimia. 27 stycznia w 2014 roku Kneset w Krakowie z głównym rabinem Dawidem Lau, który uważa się za potomka Saula Wala, którego wybrano w Lublinie z 17 na 18 sierpnia 1587 roku.
wyznaczył Andrzeja Dudę na prezydenta Polski od 6 sierpnia przemienienia pańskiego. Przypomnienie Eksodusu 44, kiedy 6 sierpnia w 1944 roku założono w Pruszkowie obóz przejściowy dla mieszkańców Warszawy. Powstanie było zaplanowane już budową osiedla Żoliborz przez Bierutę i Wyszyńskiego. Bo obóz koncentracyjny Auschwitz, historia zakończyła się 12 kwietnia w 1947 roku w Wadowicach, kiedy Rudolf Hess, nawracając się, błagał naród polski o przebaczenie. Dowody jego nawrócenia są w bazylice w Wadowicach. Świadkiem i kapłanem, który pomógł przywrócić mu, pomógł mu wrócić do kościoła katolickiego, był ksiądz Władysław Lon, jezuita, który był tylko tydzień starszy od Adolfa, słynnego Adolfa, promowanego w Hamburgu 33 razy drogami Adolfów. Trzech Adolfów został przez gauleitera Kaufmana 19 kwietnia w 1933 roku ogłoszony honorowym obywatelem Hamburga, miasta Maryi. A Kaufmann nieograniczoną władzę otrzymał 16 maja 1933 roku, tak jak potem wybrano jako 5. prezydenta Niemiec Helmuta Schmidta, urodzonego w Hamburgu. Wybrano go 16 maja 1974 roku. Były to podobno 20. urodziny Angeli Merkel. Podobno urodziła się 17 lipca 1954 roku w Hamburgu. Podobno. Rocznica Krwawej Niedzieli w Hamburgu. Rocznica koronacji króla Francji, Karola VII. Rocznica zgilotynowania karmelitanek. 16 karmelitanek w Paryżu. Rocznica marszu 50 tysięcy niemieckich żołnierzy w Moskwie w 1944 roku, organizowana przez Andrzeja Wyszyńskiego, kuzyna Stefana. Były przygotowane numery. Do dnia dzisiejszego są przygotowani. Matko Boże, Ty wiesz, abyśmy wypełniali tylko wolę Boga. Dziękuję Bogu. Matko Boże, dziękuję Ci za to umocnienie, że mogłem dzisiaj połączyć się razem z milionami, którzy modlą się za naszego w intencjach przywrócenia mszy świętej trydenckiej na Broniecku do wszystkich klasztorów świata. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam.